Oliver Pochwa, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Najważniejsze Pytania w TVMN. I tradycyjnie na początku, zanim przedstawię mojego gościa, zwracam się do Państwa z prośbą. Jeżeli cenicie sobie wolne, niezależne i co najważniejsze polskie media, w których pracują niepokorni i prawdziwie niezależni dziennikarze, to cóż mogę więcej powiedzieć? Tutaj jest numer konta, wspierajcie nas. A wszystkim tym, którzy już to robią, serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Karol Gac, do rzeczy. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Aj, panie doktorze, pozwoli pan, że wprost spytam, oglądał pan otwarcie Igrzysk Olimpijskich we Francji Anno Domini 2024. Czy może pan sobie z wiadomych względów darował? Niestety oglądałem, ale na szczęście fragmenty, choć z drugiej strony na nieszczęście też te, o których mówi cały świat. Bo z jednej strony ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich jest, czy do tej pory była, takim dosyć ładnym widowiskiem artystycznym. Warto spoglądać na to wydarzenie, no ale to, co wydarzyło się w Paryżu, to niewątpliwie jest przekroczenie wszelkich granic. I to oczywiście możemy rozpatrywać na kilku różnych poziomach, ale dla mnie to jest niewątpliwy skandal. No, trzeba zacząć od tego, że tego typu ceremonie są starannie zaplanowane, wyreżyserowane, tam absolutnie nie ma mowy o przypadku, przecież to jest ceremonia, do której się przygotowuje de facto przez kilka lat, a nie gdzieś na chybcika pisze scenariusz na tu i teraz i to wszystko było zaplanowane. Czyli te obrazoburcze fragmenty, te skandaliczne fragmenty, ta parodia z Ostatniej Wieczerzy, ta obraza katolików, chrześcijan była de facto zaplanowana przez organizatorów. Organizatorów, którzy zapowiadali wcześniej, że o tych igrzyskach, o tej ceremonii będzie mówił cały świat. No i to właściwie się udało. Być może w myśl zasady nieważne jak, byle nie przekręcali nazwiska, więc być może nieważne jak, byle nie przekręcali stolicy, w której te igrzyska olimpijskie się odbywają. No ale mówiąc poważnie, mnie absolutnie nie dziwią te głosy oburzenia z różnych stron. Nie tylko w Polsce, ale oczywiście także na świecie, nie tylko wierzących, także niewierzących, także wierzących z innych wyznań. No to, co wydarzyło się w Paryżu, było naprawdę niesmaczne, było takim przejawem, moim zdaniem, pewnej degeneracji, pewnego skrzywienia. To, co widzieliśmy, ten drag queen, ten pokaz transwestytów i tak dalej. No naprawdę, sądzę, że Francja miała o wiele więcej do zaproponowania. No ale taka jest Francja najwyraźniej, bo też trzeba pamiętać o tym, że te spektakle, które są starannie wyreżyserowane, no one zawsze coś mają pokazać światu. Igrzyska Olimpijskie w ogóle są takimi wydarzeniami, w których państwa chcą zademonstrować na ogół coś światu albo swoją potęgę, swoją wielkość, swoją sprawność. No w tym przypadku, jeżeli to jest to, co Francja ma najlepsze, no to właściwie Boże uchowaj Francuzów i całą Europę, choć z drugiej strony biorąc pod uwagę te procesy migracyjne, które obserwujemy we Francji, może to jest już taki zmierzch Francji. No ale niewątpliwie nie dziwią mnie te głosy oburzenia, nie dziwią mnie te emocje i myślę, że czegokolwiek bym nie powiedział, to i tak będzie za mało wobec tego, co oglądaliśmy. A powiem panu tak, ja zobaczyłem pierwsze 15 minut otwarcia i szczerze, dla mnie to było cholernie nudne. I mówię to całkowicie serio. O ile na początku zrobiłem wielkie wow, bo wychodzi legenda francuskiej piłki nożnej, Zinedine Zidane, z ogniem olimpijskim i go przekazuje dalej, no to później, parafrazując bardzo znaną scenę z polskiego filmu, a na końcu pokazujesz mi gościa w łódce. I to było podobnie. Przez kilka minut oglądałem ludzi, którzy płyną sobie sekwaną. Nie do końca właściwie wiedzą, w jakim celu płyną tą sekwaną, no ale sobie płyną. Ja zastanawiałem się, kiedy to się skończy. I mówię to całkowicie serio. Czy miał pan podobne odczucia, że było nudno, ale w pewnym momencie właśnie wszedł ten element zaskoczenia, wszedł ten element obrazoburczy i to miało być te wielkie wow. No być może rzeczywiście można się zgodzić z takim postawieniem sprawy i oceną. Oczywiście te ceremonie otwarcia na ogół są dosyć monotonne, dosyć długie one dla ludzi, którzy jakoś tak się w to nie zagłębiają, być może takie wrażenie sprawiają, ale faktycznie jest to, że ten element obrazoburczy miał chyba wywołać emocje. Oczywiście
jak to w przypadku naszej rzeczywistości, jak to w przypadku lewicy, jak to w przypadku współczesnego świata, oczywiście najłatwiej drwić z katolików, z chrześcijan, bo przecież nikt sobie nie pozwoli i nikt się nie odważy, by drwić na przykład z islamu, czy z Mahometa, czy z judaizmu, prawda? No oczywiście zawsze tu chrześcijanie są tym chłopcem do bicia. No i później lewica, czy przynajmniej część tej lewicy, próbowała robić wszystkim wody z mózgu, mówiąc, że nie, absolutnie, to nie była żadna ostatnia wieczerza, to było tam nawiązanie do jednego z obrazów, do tutaj Olimpu bogów i tak dalej, i tak dalej. No nie, no tak naprawdę nie obrażajmy swojej inteligencji. Dość szybko zostało potwierdzone to, że chodziło o ostatnią wieczerzę. Gdyby nie to, to nie byłoby zapewne komunikatu MKOL-u. Gdyby nie to, to nie byłoby oczywiście tak ogromnych protestów. Gdyby nie to, to nie byłoby szeregu takich czy innych wypowiedzi czy wpisów, które wskazywały jednoznacznie na ten kontekst. Więc tak naprawdę chodziło tak. Oto był po raz kolejny urazić uczucia, by po raz kolejny ośmieszyć, obrzucić błotem naszą religię. No ale oczywiście są i tacy, którym to się podobało. No tu wystarczy sięgnąć i zobaczyć, jak reagowały polskie media społecznościowe, no, i tacy, którzy próbowali tego bronić. Co ciekawe, Jean Mélenchon, o którym też rozmawialiśmy kilka dni, tygodni we Francji, skrytykował ten fragment, skrytykował tę ceremonię otwarcia, mówiąc, że no, jakie tu miało wyjść dobro z tego i co to miało dać taka obraza i że to jest absolutnie rzecz niedopuszczalna. No więc jak widać, nawet taki człowiek, nawet taki polityk, chociaż oczywiście pewnie z politycznych względów i swoich kalkulacji potrafił zdobyć się na krytykę, a u nas, jak widać, nie wszyscy i woleli udawać, że deszcz pada, a nie plują prosto w twarz. O deszczu jeszcze dzisiaj będzie, bo faktycznie deszcz towarzyszył tej imprezie. Jednak w pewnym momencie tego wydarzenia z głośników poleciała piosenka, będąca pewnego rodzaju hymnem. Mam tutaj na myśli Imagine, autorstwa Johna Lennona. I nasz komentator, pan redaktor Przemysław Babiarz, powiedział: świat bez nieba, narodów, religii. I to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu. Niestety. I za te słowa redaktor Babiarz został zawieszony przez Telewizję Polską. No bo jakże on tak śmiał to powiedzieć? Tylko jest pewien problem, bo w obronie redaktora Babiarza stanęły osoby, no, często o odmiennych do niego poglądach, na przykład redaktor Tomasz Lis, co dziwi. No właśnie, pytanie, czy ta kara jest adekwatna do słów Babiarza? No nie, oczywiście, że nie. Mało tego, Babiarz nie powiedział, redaktor Babiarz nie powiedział absolutnie niczego nowego, odkrywczego, czegoś, co powinno wzbudzić jakiekolwiek emocje. Przecież sam autor tej piosenki, John Lennon, powiedział wprost, przyznał wprost, że to jest pewnego rodzaju manifest komunistyczny, choć on sam tutaj komunistą się nie czuje, w tym sensie, że nie należał do żadnego z nurtów, ale treść tej piosenki no, jest niczym innym, tylko właśnie takimi mirażami, takim nurtem komunistycznym, takimi ideami. No, jeżeli ktoś z Państwa, ktoś z widzów nie zna tej piosenki, to niech zapozna się z jej treścią i zobaczy, że chodzi o treść piosenki, która opowiada o tym, że ma nie być nieba, ma nie być religii, ma nie być narodów, ma nie być granic, ma nie być własności i wtedy wszyscy będą oczywiście żyli pięknie, w przyjaźni, wszyscy się będą miłować i kochać. No to jest nic innego, tylko to są idee komunistyczne, więc to nie dziwi. Zresztą Przemysław Babiarz nie po raz pierwszy to mówi. Ja pamiętam ceremonię też sprzed 4 lat, on też wtedy to wówczas powiedział, wtedy jakoś to przeszło chyba bez większego echa. No ale teraz w dobie uśmiechniętej Polski takie rzeczy oczywiście są myślozbrodnią, są karygodne. Po pierwsze zdziwiła mnie ta histeria wokół słów Przemysława Babiarza, a już w ogóle zdziwiła mnie reakcja. No tyle tylko, że prawdopodobnie, tak się wydaje, też o tym pisał wczoraj Dziennik Fakt, szukano pretekstu, to znaczy już przed Igrzyskami Olimpijskimi redaktor Babiarz miał mieć taką dyscyplinującą rozmowę, w której miało wynikać, że nad nim się zbierają ciemne chmury i żeby ostrożnie dobierał słowa podczas komentowania i po prostu wielu ludziom przeszkadzał Przemysław Babiarz, no bo faktem jest, że neowładze TVP zrobiły tam solidną czystkę, powyrzucali różnych dziennikarzy, powyrzucali prezenterów, powyrzucali ludzi, którzy się zajmowali rozrywką, lifestyle'em, a nagle, a na o dziwo, redaktor Babiarz przetrwał. No i być może kłuło to niektórych w oczy i tak czy inaczej chciano się pozbyć Przemysława Babiarza.
On sam do tego się odniósł na razie w dosyć enigmatyczny sposób, to znaczy sugerując, że być może jakieś decyzje zapadną w ciągu kilku dni, więc ta histeria z jednej strony dziwi i nie dziwi. No, nie dziwi, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania władz TVP, Neo TVP, biorąc pod uwagę, co działo się przez ostatnie miesiące. Dziwi, bo absolutnie no, to nawet nie był pretekst. No, to, co się wydarzyło, no, to nie było coś, co adekwatną odpowiedzią powinno być odsunięcie od komentowania i zawieszenie w obowiązkach służbowych. Myślę, że to jest największa kara dla widzów, dla tych, którzy jeszcze być może śledzą telewizję polską i oglądają zmagania na ich antenach Igrzysk Olimpijskich, bo Przemysław Babiarz to jest pasjonat sportu, to jest człowiek niezwykle kulturalny, to jest człowiek, który jest mistrzem w swoim fachu, a tu się nagle okazuje, że uśmiechnięta TVP go zawiesza. I nie dziwią mnie też te reakcje, te różne emocjonalne reakcje, to nawet nie polityków, ale ludzi, kibiców chociażby wczoraj na meczach, którzy też transparenty wieszali i wielu, wielu innych. No dla mnie to jest skandal, dla mnie to jest jakieś hańbiące, haniebne zachowanie władz Neo TVP, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę sekwencję zdarzeń od grudnia ubiegłego roku, jakoś mnie to nie dziwi. Myślę, że prędzej czy później Przemysław Babiarz i tak miał zostać po prostu wyrzucony. No, znalazł się teraz pretekst, każdy może osądzić, czy jest właściwy, czy nie. Dla mnie to jest jakaś kuriozalna, abstrakcyjna historia. Ale, panie redaktorze, podczas tej olimpiady coś poszło jednak nie tak. I organizatorzy nie przewidzieli tego, że ta awantura o obrazoburcze treści, no jednak spowodują reakcję katolików. I wydaje mi się, że oni chyba wszyscy myśleli, że to przejdzie jakoś bez echa, nawet jeżeli ktoś tam coś powie, no to zasadniczo, standardowo katolicy, to jak to wiadomo, jak to katolicy można obrażać, bo to nie Żydzi, bo to nie muzułmanie, zielonoświątkowcy, buddyści, Bóg wie kto tam jeszcze. Ale coś poszło nie tak. Poszło nie tak do tego stopnia, że sam organizator przyznaje, że no, trochę przesadziliśmy, za co przepraszamy wszystkich oburzonych, więc to jakby automatycznie już powinno zamykać gęby wszystkim tym, którzy twierdzą, że to nie była parodia Ostatniej Wieczerzy, tylko tam jakiejś uczty bogów, co może sugerować ten koleś wymalowany na niebiesko w brokatowych majtkach. Ale firma telekomunikacyjna, gigant, C-Spire, postanowiła wycofać reklamy i powiedziała, że sorry, nie, przesadziliście. No chyba nikt się tego nie spodziewał. To prawda, to już jest coś, co może zaboleć organizatorów i w ogóle MKOL. Oczywiście nie wiemy, jak są skonstruowane umowy, ale faktem jest, że ten gest jest dosyć znaczący. Mieliśmy faktycznie też protesty chociażby francuskiego episkopatu, katolików wielu, także polityków. Co ciekawe, nie tylko katolików, chociażby Iran wezwał ambasadora Francji na dywanik, ponieważ przedstawiono i sparodiowano w ten sposób Chrystusa. Chrystus to według islamu prorok Mahometa i to też się Iranowi i muzułmanom nie spodobało, więc no właściwie z której strony się nie spojrzy, tam jakaś kompromitacja i klęska. No do czego to doszło, żeby katolików muzułmanie bronili? To prawda, wszystko jest prawdą, ale z drugiej strony no to pokazuje, w którym miejscu teraz Francja się znalazła i wydaje mi się, że w jakimś dużym stopniu te igrzyska, oczywiście zobaczymy, jak będą przebiegać, ale zamiast ze sportową rywalizacją będą się kojarzyć właśnie z tym, z tą ceremonią otwarcia, z tą obrazoburczą fragmentem, nawet nie jest sztuka, tylko jakiś właśnie performance, jak pan redaktor to był łaskaw określić. No i teraz, szczerze mówiąc, ja czytam wiele komentarzy ludzi, którzy albo wzywają do bojkotu, albo mówią, że już nie zamierzają oglądać tych zmagań. Sportowców chyba przede wszystkim żal. Mamy już pierwsze srebro na Igrzyskach Olimpijskich, a tu wszyscy zajmują się tą ceremonią otwarcia, bo trudno by nie i tym, co spotkało redaktora Babiarza, ale faktycznie chyba organizatorzy nie liczyli się z takimi konsekwencjami i myśleli, tak podejrzewam, tak jak pan redaktor zasugerował, że no przejdzie bez echa, tak na tyle razy pluliśmy na chrześcijan, na katolików, to dlaczego by teraz miało być coś wyniknąć z tego niespodziewanego? No okazuje się, że jednak przekroczono pewne granice i to się wielu środowiskom, wielu firmom nie podoba, ale to jest coś, co realnie namacalnie może uderzyć w MKOL i w organizatorów, czyli właśnie po prostu pieniądze. Jeżeli kolejne firmy by poszły tym śladem, choć tego się do końca nie spodziewam, no to już by było bardzo poważne i dotkliwe w konsekwencjach dla organizatorów. Jednak podzielę się z panem moją pewną refleksją, takim moim pewnym wzruszeniem, no bo ja nie ukrywam tego, że nie oglądałem całej tej celebracji, no bo po prostu była
w mojej ocenie żenująco nudna. Jednak to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to kanadyjska piosenkarka Celine Dion, która w deszczu, ubrana w piękną białą suknię, stoi na wieży Eiffla i śpiewa piosenkę Edith Piaf nad Paryżem. Uważam, że to była wisienka na torcie, bo przypomnijmy, że Celine Dion jest nieuleczalnie chora. I nawet w pewnym momencie chyba zauważyłem, że Celine chyba zobaczyła, co zrobiła. I to było takie symboliczne zwieńczenie kariery. I uważam, że to był chyba creme de la creme całego tego wydarzenia. I to im faktycznie wyszło. Czy ma pan podobne odczucia? Tak, tu się oczywiście zgadzam, ale ja bym poszedł szerzej. To w jakimś stopniu symbolicznym takie zderzenie starego z nowym. To znaczy z jednej strony wspaniała artystka o bogatej historii twórczości, artystka, którą zna cały świat i piękna jej twórczość, tak jak sam pan wspomniał, i okoliczności, tak bierze Eiffla, piękna suknia, piękna piosenka, a z drugiej strony ten tandetny obrazoburczy, niesmaczny, zbierający raczej, czy powodujący mdłości pokaz drag queen, czyli coś, co nam się próbuje wtłoczyć do głów i wkładać do głów, że powinniśmy się tym zachwycać, bo to przecież jest taka sztuka, to jest takie super nowoczesne i coś, czego pewnie nikt by nie oglądał, gdyby nie musiał. No tu musiał w jakimś stopniu cały świat, no bo włożono to do ceremonii otwarcia. Tak samo jak to wyglądało w zestawieniu bardzo szybko w mediach społecznościowych odkopano na przykład ceremonię otwarcia z igrzysk w Atenach, kiedy Grecy pokazali prawdziwe korzenie europejskie, pokazali filozofów, pokazali i wiele innych ładnych i potrzebnych, niezbędnych aspektów, a Francuzi no, poszli właśnie w taką stronę. W ogóle to była dosyć specyficzna ceremonia, rozumiem, że chciano pewne rzeczy podkreślić, charakter rewolucyjny Francji i tak dalej, ale myślę, że chyba rzeczywiście coś poszło nie tak, mówiąc najoględniej. I tutaj, panie doktorze, postawimy kropkę. Cóż możemy powiedzieć? Życzymy powodzenia naszym sportowcom, wysokich miejsc, przywieźcie jak najwięcej medali. Niestety nasz czas dzisiaj dobiegł końca, ale bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan doktor Karol Gracek. Kłaniam się, bardzo dziękuję. Rzeczy. Ja również panu doktorowi się kłaniam. Państwa tradycyjnie zachęcam do wspierania naszej stacji. Cóż, tu jest numer konta. Zostańcie z nami. Oliver Pochwat, kłaniam się państwu bardzo nisko. Do zobaczenia.